Dobry wieczór Państwu, nazywam się Ewa Witkowska, reprezentuję Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, które jest organizatorem dzisiejszego spotkania. Miło mi, że Państwo znaleźli czas, by przyjść do gościnnej elektrowni. W Muzeum we Wsoli nadal trwa remont, więc nie możemy Państwa zaprosić do siebie, ale z przyjemnością korzystamy z tych gościnnych progów. Proszę Państwa, spotkanie z panem Maciejem Płazą rozpoczyna cykl spotkań towarzyszących drugiej edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Nagroda ta została ustanowiona przez prezydenta miasta Radomia. On jest jej organizatorem, a Muzeum Witolda Gombrowicza jest współorganizatorem tej nagrody. Została nagroda po raz pierwszy podzielona, po raz pierwszy przyznana i od razu podzielona pomiędzy dwoje laureatów. Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego Jarzębskiego wybrało w tym roku, we wrześniu, dwóch laureatów pierwszej edycji nagrody. Zostali nimi Weronika Murek i Maciej Hen. Dzisiaj rozmawiamy z panem Maciejem Płazą, nominowanym do tej nagrody, autorem z Korunia, ale laureatem również wielu niezwykle ważnych nagród literackich, choćby tegorocznym laureatem Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Kościelskich. Pan Maciej Płaza urodził się w Sandomierzu, mieszka w Poznaniu. Nie urodził się pan w Sandomierzu? Nie, wiem, że jest, wiem, że taka informacja. Tak głoszą plotki. Dobrze, ale to nie ode mnie wyszło. To gdzie pan się urodził, panie Macieju? Żeby... Urodziłem się w miejscu bardzo jakby ważnym, bardzo literackim, bo w Opinogórze. Ach, to rzeczywiście. To tym bardziej warte podkreślenia. Pan Maciej Płaza urodził się w Opinogórze, jest doktorem nauk humanistycznych, jest też tłumaczem, jest prozaikiem, jak wiemy, i autorem z Korunia oraz wielu przekładów prac, między innymi literackich, ale również naukowych. Po tym spotkaniu, jeśli chodzi o jego rytm, przewidziany jest czas na pytania. Nie musicie Państwo, jeżeli nie będziecie chcieli zadawać tych pytań wprost, możemy zostawić je na kuluarowe rozmowy. Mamy jeszcze parę egzemplarzy z Korunia, zatem gdybyście Państwo chcieli je kupić po spotkaniu, to jest taka możliwość tutaj w holu. Spotkanie poprowadzi dr Anna Spólna, której oddaję głos. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Umówiliśmy się przed tym spotkaniem, że pierwsze pytanie, i właściwie tylko pierwsze, chyba że nam się to inaczej rozwinie, będzie dotyczyło obecnej sytuacji. Kogoś, kto jest nagradzany nagle, nie wiem czy nagle, ale masowo, na różne sposoby, no bo być nominowanym do Nagrody Gombrowicza i do Nagrody Nike, a następnie otrzymać Nagrodę Gdynia i Nagrodę Kościelskich, to jest naprawdę mocne uderzenie. I w związku z tym mam takie pytanie, które nawiązuje do wypowiedzi zarejestrowanej w tym budynku przed ogłoszeniem Nagrody Witolda Gombrowicza. W tej wypowiedzi padały takie słowa o sobie wypowiedziane, pisarczyk, o książce książeczka. I to moje pytanie dotyczy tego, czy to była jakaś forma kokieterii, czy może odrobinę jakiś brak wiary w swoje siły, czy może jeszcze, może czułość, no bo książeczka to mogło też dowodzić jakiejś czułości wobec tego z Korunia. I czy teraz też tak byś powiedział o tej książce, po tych wszystkich nagrodach? Książeczka, pisarczyk? Czułość może trochę tak, bo ta książka była jeszcze tak jakby trochę w kołysce, tak wykluwała się na świat dopiero. Ona właściwie miała, te nagrody były właściwie takim drugim momentem jej wejścia na rynek, mówiąc brzydko, takim drugim momentem zaistnienia, bo ona kiedy wyszła, no to została zauważona przez recenzentów, przez krytyków, ale no tak chyba nie przebiła się do szerszej świadomości, co nastąpiło dopiero w tym sezonie nagrodowym właśnie. Raczej tak było. To nie była kokieteria na pewno. Wynikało to pewnie po trosze z tego, że nie cierpię chyba na jakiś wielki przerost ego i że tak powiem, dyplomatycznie i nie jestem jakoś na starcie zakochany we wszystkim, co stworzę i podchodzę do tego dosyć skromnie, bo, że tak powiem, rozpoznaję swoje ograniczenia bardziej chyba niż możliwości. I stąd pewnie ta książeczka, ale też trochę stąd, że ja mam do niej taki specyficzny stosunek i z tego wynika też moje trochę zdumienie tym, że ona została doceniona, bo ja miałem wrażenie, nawet nie wrażenie, jestem przekonany, że wziąłem ją, jakby wyciągnąłem, ulepiłem z tego, co miałem bardzo pod ręką, właściwie tuż obok, z takiego materiału, którego nie musiałem daleko szukać i przestrzennie i w pamięci, i wyobraźniowo, że tak powiem. Nie wymyśliłem jej właściwie.
Pisarczyk to ktoś, kto zapisuje rzeczy, które ma zapisać? Pisarczyk to jest taki pisarz, Pisarczyk to taki pisarz po pierwszej książce, powiedzmy, pisarz po debiucie. Zanim zadebiutowałem, no to w ogóle nie chciałem, żeby mnie ktokolwiek nazywał pisarzem, bo stwierdziłem, że pisarz to ten, który już zadebiutował. Kiedy zadebiutowałem, to stwierdziłem, że jeszcze nie czuję się pisarzem, wolę się nazywać pisarczykiem. No a nie wiem, no może chyba już można, albo po drugiej książce. Umówimy się tak. To jak pracuje i jak się czuje pisarz nagradzany, i to tak nagradzany, pracując nad czymś nowym, bo zakładam, że to jest w planach i że jakaś nowa rzecz jest w trakcie powstawania. Czy blokująca, czy uwalniająca jest świadomość, że wiele osób i jury, i czytelników doznało jakiejś radości z tej książki, ze Skorunia, doceniło ją? To jest blokujące w taki pośredni sposób, powiedzmy, bo nie blokuje to mnie w ten sposób, że czuję się jakoś zablokowany tym, że twórczo, że wielu osobom, wielu recenzentom, gremiom przyznającym nagrody ta książka się spodobała, tylko raczej w ten sposób, że czytając recenzję, słuchając jej, czy rozmawiając o niej z czytelnikami, czy słuchając nie wiem, laudacji o niej, przekonałem się, jak wiele z tej książki można wyczytać, czy w tę książkę można wczytać, w zależności od podejścia. Znaczy, rzeczywiście, że w niej są rzeczy, których ja nie dostrzegałem, nie zdawałem sobie z nich sprawy. To jest absolutnie normalne w przypadku twórczości literackiej, czy jakiejkolwiek innej, bo pisarz nigdy nie wie, jak wiele wpisał w tę książkę, wiadomo. I rzeczywiście ta książka zaczęła mi się w głowie rozrastać. Znaczy, zorientowałem się, że ona jest o wiele bardziej złożona i wielowarstwowa niż sądziłem. I to mnie trochę zaskoczyło, i to mnie trochę rzeczywiście delikatnie przytłoczyło. Znaczy, myślę sobie, no faktycznie, jeśli ona jest, no chyba, no, może mogę chyba powiedzieć, że lepsza niż mi się wydawało, no to może faktycznie jest jakiś problem. Ale nie, to mi przejdzie. Już wracam do skupienia, że tak powiem, nad drugą książką, którą piszę, i już będzie, myślę, lepiej teraz. Ale rzeczywiście był to taki moment wstrząsu, że faktycznie zacząłem powątpiewać, czy ta książka, którą teraz piszę, bo wcześniej mi się wydawało, że ona będzie nieporównanie lepsza niż Skoruń. No jak to? Wiadomo, że będzie lepsza. Książka, ten Skoruń to taka książeczka, prawda? Jestem pisarczykiem, a teraz już będę pisarzem. I to się delikatnie zachwiało, ale będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Myślę, że powód do radości też jest, ta recepcja jest powodem do radości. To powinno trochę nieść. Mam nadzieję, że tak jest. I właściwie chciałabym wrócić do tej książki w rozmowie. To znaczy, oczywiście czekamy na kolejne publikacje i to będzie fascynujące zobaczyć, jak się zmieni świat literacki, który wyjdzie spod twojego pióra, czy no, nie wiem, spod klawiszy. Niestety spod klawiszy. A dlaczego niestety? Bo fajnie się pisze piórem, ale ja skoro nie w ogóle zacząłem pisać piórem, ale przypisywanie tego na komputer, co jest przecież konieczne, było taką mordęgą, że przestałem. Zachowujesz pliki z pierwszymi wersjami, czy to jest po prostu praca, którą kasujesz, poprawiając? Nie, no ja mam duże doświadczenie jako tłumacz i duże doświadczenie też, jeśli chodzi o ostrożność w postępowaniu z efektami własnej pracy. Ja każdego dnia zapisuję po prostu to, co napisałem w osobnym pliku z datą. Także mam każda książka, którą tłumaczę czy piszę, to po prostu potem jest w postaci tam kilkudziesięciu czy kilkuset nawet plików. Kiedyś badacze będą ci wdzięczni. A tymczasem porozmawiajmy o tym, co jest wydane, wydrukowane, czyli o książce. Jak ją czytałam po raz drugi, to pojawiły się we mnie takie pytania, które przy pierwszym obcowaniu z tą książką właściwie były gdzieś w tle, a potem się nagle okazały najważniejsze i postanowiłam nie trzymać się tego pierwszego wrażenia, tylko właśnie zająć się tym, co mi się ujawniło w drugiej lekturze, w takiej spokojniejszej, cierpliwszej lekturze. I okazało się, że dla mnie, nie wiem, czy to się potwierdzi w rozmowie, ta książka jest dość smutna, dość dramatyczna i dość dwuznaczna. Dużo bardziej niż mi się wydawało, kiedy pierwszy raz się z nią skontaktowałam. I pierwszy ten niepokój towarzyszył temu, jak pokazana w tej powieści, właściwie w zbiorze opowiadań, które można czytać jako powieść, jak pokazana jest praca. Myślę o dwuznacznym etosie pracy w Skoruniu, bo no, dla wyjaśnienia, nie wiem czy koniecznego, głównie chodzi o pracę sadowników, o ludzi, którzy zajmują się hodowlą warzyw i owoców. To są sady wokół
no, Sandomierza, który jest pierwowzorem tamtych okolic. Tamte okolice są pierwowzorem powieściowych. Tak. I praca wypełnia większość tych opowiadań. Jest traktowana niezmiernie serio, jest traktowana jak sens życia dla wielu bohaterów, ale jednocześnie jest dla nich udręką i jakimś sposobem wyrażania frustracji albo złości, nawet pewną bronią, którą się wzajemnie atakują. Z jednej strony są takie hymny na cześć pracy, na przykład, że ludzi łączy robota, że ich ze sobą jakoś scala, spaja, że praca może być czysta jak deszcz, że w jakimś sensie jest to taka wiecznie działająca maszyna, takie perpetuum mobile, które nigdy nie ustaje. Ale z drugiej strony jest tam prawdziwa, ostra wściekłość towarzysząca pracy. Chciałabym zapytać, czy ta dwuznaczność jest wpisana w tę szczególną pracę, czy to jest po prostu twoim zdaniem jakby sposób, w jaki pracoholicy albo ludzie w pełni oddani pracy przeżywają to swoje zaangażowanie? Myślę, że taka jest natura pracy, roli pracy ciężkiej, zwłaszcza takich rolników jak, czy sadowników, jacy są pokazani tutaj, czyli takich powiedzmy średniaków, czy wręcz takich małorolnych, no bo ta praca na większych jakby areałach i przy większych planach, ona jest znacznie już wtedy, a teraz tym bardziej, wtedy w sensie w momencie, kiedy się dzieje akcja, czyli w latach 80., a teraz tym bardziej, ona jest znacznie bardziej zmechanizowana. I w mniejszym stopniu jest potrzebny taki fizyczny mózg, chociaż on też jest oczywiście, no zawsze, zawsze będzie. Natomiast to jest właściwość, tych czynności. Ja bym nawet nie nazywał tego pracą. Zresztą słowo praca chyba rzadko pada w Skoronie. Wydaje mi się, że tam częściej jest mowa o robocie po prostu. I to jest taka różnica, na którą... Synonim, ale nie do końca. Nie do końca właśnie. Na tę różnicę zwracał uwagę kiedyś w jakimś wywiadzie czy w jakimś eseju Marian Pilot, że to jest właśnie, to nawet nie jest praca, tylko to jest robota. W słowie robota zawiera się taki ciężar, brud i mozuł pracy. Pracy w ziemi, na ziemi, na roli. Bo tego brudu i tego mozołu i tej udręki nawet często jest w robocie dużo. No to jest ciężki fizyczny mozuł po prostu, wyczerpujący, łamiący człowieka czasem i hartujący też oczywiście. Ale jednak jest to jakieś borykanie się z materią, z pogodą, z aurą, z klimatem, z własnym zmęczeniem. I to się wszystko zamyka w słowie robota, tego nie ma w słowie praca, jak mi się wydaje. Pracę, zwłaszcza pracę na roli, łatwo jest wyidealizować, wydaje mi się, tak zmistyfikować. Taka nawet ikonografia pracy na roli, którą mamy w naszym kraju przecież mocno rolniczym, prawda, mocno chłopskim. Ta ikonografia jest taka dosyć uznieślająca, prawda, obrazy Chełmońskiego na przykład, czy Wyczółkowskiego. Też tam ten brud i ten mozoł jest widoczny, ale on jest jednak, to jest jednak spowite taką aurą pewnego uwznieślenia, pewnej aurą taką, nie powiedziałbym pocztówkową, no bo to jest wspaniałe malarstwo, chociażby ci malarze, których wymieniam, ale oni... Jednak to wszystko łagodnieje trochę. Nie tylko zresztą chodzi o malarstwo. No w ogóle mamy w naszej świadomości taki obraz, nie wiem, żniw na przykład. Żniw jako takiego trudu, ale jednak skąpanego w słońcu, takiego radosnego, prawda, jak aura jakiegoś święta. Żniwa ze śpiewem na ustach. Żniwa ze śpiewem nad Niemnem, tak? Tak, oczywiście. No później te dożynki, no to wszystko jest mocno uwznieślone. Ja chciałem pokazać pracę, robotę taką, jaka ona rzeczywiście jest, jak ona wygląda, bez uwznieślania jej. Może inaczej, bez idealizowania, ale z pewnym uwznieśleniem, bo ta wzniosłość jednak w robocie jest, tylko że ona jest niełatwa. Ja chciałem tę wzniosłość właśnie wychwycić, ale wzniosłość, bez idealizowania. Tę wzniosłość można dostrzec chyba dopiero wtedy, kiedy się człowiek od tej roboty oddali po prostu. Ja jestem od niej oddalony, więc może dlatego mogłem ją zobaczyć. Myślę, że widać też wzniosłość w opisach pracy roboty jako walki, dlatego że to bardzo często tak jest w tej książce opisane, że bohaterowie się zmagają
ze sobą, ze swoją na przykład chorobą, bo ojciec ma chory kręgosłup i wiele czynności jest dla niego okupione bólem, zmagają się w ten sposób, że współzawodniczą, śpieszą się, kto szybciej, kto lepiej, kto dokładniej na przykład, ale też zmagają się być może z fałszywym obrazem własnej pracy. Jest taki charakterystyczny fragment, teraz o tym pomyślałam. Matka jest zawsze przejęta, kiedy trzeba przygotować wieniec dożynkowy i ona się w to bardzo angażuje, a ojciec, który jest takim niedowiarkiem i kpi sobie z niej, podkreśla, że to jest nieadekwatne, ponieważ oni właściwie nie hodują zboża i wieniec powinien być z kapusty i z gałązek jabłoni. I matka właśnie tak robi, to znaczy tym dekoruje wieniec i jakby to też jest forma zawalczenia o godność tej pracy, wbrew temu, że ojciec miałby ochotę coś tutaj podważyć albo z czegoś zakpić. Tak, no to jest wszystko wzięte z życia. Znaczy nie, może nie dosłownie to dekorowanie wieńców dożynkowych tymi wilkami, to są takie jałowe pęty na jabłoniach, które się ścina. To jest oczywiście wymyślone przeze mnie, natomiast koło Sandomierza się uprawia jabłonie i takie warzywa, które rosną na takiej właśnie żyznej, tłustej ziemi, jak kapusta, kalafiory, ogórki, pomidory właśnie. Nie ma tam zbóż w bezpośredniej bliskości, przynajmniej Sandomierza. Od kilkudziesięciu lat tam się zbóż raczej nie uprawia. I stąd właśnie ten lekki dysonans, prawda, że są dożynki, no ale nie ma zbóż, prawda. Nie ma. Plony, tak, ale to są inne plony. Są plony, ale są inne właśnie. Takie zielono-czerwone, nie takie złote właśnie. To nawet kolorystyka jest inna. Tak, no i matka, no i oni po swojemu oczywiście tę robotę jakby cenią i po swojemu ją, powiedziałbym nawet, że uznieślają, chociaż ojciec robi to w specyficzny sposób, no w nim jest rzeczywiście, ale w nim jest w ogóle taka zapiekła złość na świat, na rzeczywistość, na wszystko właściwie, jakaś taka niezgoda metafizyczna wręcz i ta robota chyba rzeczywiście jest też częścią takiej jego walki ze światem, z czymś też w nim samym tkwiącym. A jeszcze jeśli chodzi o tę kwestię, która mi umknęła w tej chwili z myśli. O pośpiech. No to jest wzięte z życia. Po prostu jak deszcz albo przymrozek nadchodzi, trzeba się spieszyć z robotą. No to po prostu się człowiek spieszy, no i wtedy szybkość jest konieczna. A ludzie, którzy rzeczywiście są zżyci z pracą, no po prostu mieszkający na wsi, pracujący na roli, potrafią pracować w sposób, który dla mieszczucha jest błędny, nieprawdopodobny. Tempo i wydajność po prostu. To aż trudno uwierzyć, że tak można pracować. Znam to, więc wiem, to prawda. I wcale nie muszą temu towarzyszyć dobre emocje zresztą, rzeczywiście. No nie muszą oczywiście. To by było nieprawdziwe, gdyby tak to opisać. Jest w tym słowie robota, o którym rozmawiamy, też jakaś taka uciążliwość i takie zdanie sobie wypisałam, które będzie początkiem pytania. Robota muli, niebo szoruje brzuchem po jabłoniach. Ta metaforyka jest interesująca, dlatego że oprócz tego, że to jest opis jakiegoś już zmierzchającego się dnia październikowego, kiedy trzeba zrywać jabłka w bardzo niesprzyjających okolicznościach, to ta metaforyka jest bardzo zmysłowa i trochę wydaje mi się, może być stylizacją na sposób opisywania życia i świata chłopskiego w takich bardzo wczesnych przejawach tego rodzaju twórczości, nawet w takich stylizacjach rejmontowskich. Czy to jest stylizacja, czy to jest może sposób odtworzenia mentalności ludzi związanej z ziemią? Czy w ogóle miałeś w trakcie pracy nad książką taką myśl, że o tu ja stylizuję na chłopską literaturę? Nie, absolutnie. Jeśli chodzi o, znaczy moja stylizacja na chłopską literaturę, znaczy stylizacji wydaje mi się, że nie ma żadnej. Znaczy nie ma w tym sensie, żebym ja chciał pisać według jakiegoś wzorca, według jakiegoś schematu. Co nie znaczy, że się wypieram inspiracji, bo absolutnie się nich nie wypieram. Zresztą byłbym naiwny wypierając się ich, bo to porównania z twórczością Myśliwskiego czy Nowaka. Ale też z różnymi opowieściami, gawędami chłopskimi, których, no tych porównań się akurat nie wskazuje, bo mało kto tę literaturę czyta, ja trochę czytałem. I te inspiracje na pewno są. Mam na myśli taką autentyczną literaturę wiejską. Trochę się tego ukazywało, zwłaszcza w latach PRL-u. A szkoda, że teraz się tego na przykład nie wznawia, albo że się nie pisze i nie wydaje takich rzeczy. Więc świadomie nie stylizowałem, na pewno się inspirowałem, natomiast jeśli chodzi o te opisy, taką warstwę obrazową, to nie, tej stylizacji nie ma, bo tutaj jest, to jest po prostu moje widzenie. Właściwie dokładnie mówiąc mojego bohatera, ale ono jest przecież
moim sposobem widzenia, doświadczania rzeczywistości, chociażby tego, jak to wygląda. Ten przykład z niebem jest ciekawy, bo ja na przykład oglądając obrazy malarza, którego bardzo lubię, Ferdynanda Ruszczyca, to u niego występują często takie motywy, nazwijmy to, ale to bez ironii mówię, takie agrarne, prawda? To zresztą było charakterystyczne dla malarstwa tamtej epoki. No, Chełmoński też tworzył w tym samym czasie, trochę wcześniej. Te obrazy Ruszczyca, typu taki słynny obraz Ziemia czy Obłok. U niego jest charakterystyczne, że ta chmura jest zazwyczaj potężne niebo i potężne... Niskie. Tak, niskie właśnie, takie skłębione chmury, ale często, co jest charakterystyczne, ma taki potencjał symboliczny duży, jest linia horyzontu jest u niego wygięta, często jak w tym obrazie Ziemia takim słynnym. Co jest jakby nierealistyczne, bo przecież Ziemia tak nie wygląda. Nie dostrzega się krzywizny horyzontu. Horyzont jest płaski. Natomiast to daje taki trochę jakby kosmiczny wymiar Ziemi, ale też tej robocie, no bo on przedstawia często Ziemię orną po prostu, jakieś pagóry, jakieś tam krzaki, często jakieś też postać oracza i właśnie te potworne, niesamowite, takie potężne chmurzyska, obłoczyska takie na niebie. I coś jest w tych chmurach właśnie takiego. Znaczy ja w tego Ruszczyca, oczywiście te obrazy znałem wcześniej, nie miałem ich jakoś w pamięci pisząc z Korunia, a potem zacząłem je dokładnie oglądać i siedziałem czasami w Muzeum Narodowym w Poznaniu i w Warszawie przed tymi obrazami. Mówię, faktycznie, no to są te chmury, które faktycznie tak szurają brzuchami po jabłoniach. Przykład z Koruni żywią wody się wydaje dużo ważniejszy, być może najważniejszy. Tam są duże partie poświęcone albo lękowi przed powodzią, albo wspomnieniom powodzi, czasem takim wspomnieniom, które angażują bardzo bohaterów, bo byli współuczestnikami bardzo dramatycznego przebiegu zdarzeń. Ja to oczywiście nie chcę streszczać. Ale powódź bierze się z chmur, nie zapominajmy. To prawda, im więcej chmur, wody, tym więcej opadów, tym więcej żywiołu. Tak. Życie w niebezpieczeństwie, na przykład w niebezpieczeństwie powodzi, życie zagrożone, zdrowie zagrożone, to jest częsty motyw w tej powieści. W pewnym sensie są to doświadczenia graniczne, ale też uniwersalne. Życie człowieka, który jest trwale chory, na przykład matka jest uczulona na jad os, a przecież pracuje przy owocach, więc cały czas musi być przygotowana na to, że będzie musiała się ratować przed zapaścią. Ojciec powinien dźwigać, bo taka jest jego praca, ma bardzo chory kręgosłup, bardzo często unieruchomiony jest przez tę chorobę. Czyli oni cały czas żyją w świadomości, że coś im grozi. No może nie życiu, choć też życiu, ale ich sprawności. Ale jest też bardzo wiele sytuacji, które nie muszą kojarzyć się ze śmiercią, a w tej powieści kojarzą. Na przykład erotyczne wtajemniczenie z Korunia, głównego bohatera, jest jakby zrównane symbolicznie z zabijaniem kury na obiad, na rosół. On przemawia do dziewczyny, którą próbuje trochę może zniewolić, trochę usilić w taki sam sposób, jak do zwierzęcia, które za chwilę straci życie z jego ręki. Ta analogia, ta bezpośredniość związku nie musi być związana z życiem blisko ziemi, z życiem blisko natury. Może jest po prostu cechą życia w ogóle. Czy można to tak... Czy można abstrahować od tych realiów wiejskich czy podmiejskich w tej kwestii? Myślę, że można, bo wydaje mi się, że ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, o czym mówisz, ale to rzeczywiście otworzyło mi oczy. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że opinie, które słyszę na temat mojej książki, opinie nie w sensie oceny, tylko interpretacje poszerzają ogromnie moje własne widzenie jej. Nie zdawałem sobie sprawy, że ten jakby wątek, ta warstwa w tej książce jest aż tak obecna i wydaje mi się, że wynika to z rzeczy głębszej niż to, gdzie się rozgrywa jej akcja i kto jest, kim są bohaterowie. Znaczy, bierze się to chyba z mojego, no bo przecież to ja piszę tę książkę, więc nie ma się co wybierać i chować za narratora. Mojego głębokiego przekonania no taki jednak ogromnej kruchości życia, powiedzmy. Życia, zdrowia, które jest... poprzestańmy na tym. Kruchości życia, która jest nie tylko... No właśnie nie tylko w takim aspekcie zdrowotno-cielesnym, ale też metafizycznym, powiedzmy, filozoficznym. Jest też takie życie ze skazą, bo większość bohaterów ma w sobie albo jakąś tajemnicę, albo jakąś zapiekłą złość,
albo jakiś powód, żeby światu nie wierzyć, nie dowierzać, to skażenie złem, takie właściwie biblijne w pewnym sensie, czy pierworodne, można by powiedzieć, kieruje lekturę w stronę archetypów, mitów biblijnych, nie tylko biblijnych. Czy taka warstwa symboliczno-archetypiczna znów wynikła, czy była zamierzona w twojej pracy? Dwóch braci w konflikcie, tak jak Kain i Abel na przykład, bunt przeciwko ojcu, syna, który jest taką formą emancypacji, dojrzewania, ale też czymś jakby nieludzkim i w pewnym sensie krzywdzącym obu skonfliktowanych, chłopca i ojca. Niezgoda między ojcem i matką, to można mnożyć te przykłady. Bardzo silne są relacje takiego konfliktu pomiędzy najbliższymi sobie osobami, który nie wyklucza oczywiście miłości, to od razu trzeba dodać, bo to jest skomplikowane. Już się zrobiło kilka spraw. Może najpierw powiem o tym, czy na ile ta archetypiczność jest wpisana, na ile jest jakby odruchowa, że tak powiem. Ja nie jestem, nie próbuję udawać takiego pisarza naiwnego, no bo, że tak powiem, brzydko w literaturze grzebię się od kilkunastu lat i jako literaturoznawca i tłumacz, znaczy literaturoznawcą właściwie byłem kiedyś. Teraz się trochę tego wypieram, bo już nie zajmuję się zawodowo badaniem literatury, no ale jestem tłumaczem, więc cały czas tym siedzę i siedziałem jakby od drugiej strony, aż od takiej analitycznej. I jako pisarz musiałem o sporej części tej wiedzy zapomnieć, znaczy tak jakby zostawić ją na boku, odzyskać jakąś naiwność, bo tylko z tą naiwnością można rozpocząć proces pisania, znaczy stanąć jakby twarzą w twarz ze światem, już nie przesłoniętym literaturą cudzą, tylko stanąć twarzą w twarz ze światem, własnym doświadczeniem i zacząć pisać po prostu. To rozpoczęcie pisania to jest taki akt też taki trochę metafizyczny, prawda? Coś się stwarza i może pewnie dlatego jest to takie trudne. Debiut jest taki trudny. Więc ja nie mówię, że tego wszystkiego nie dostrzegałem. Natomiast nie skonstruowałem tej książki według jakiegoś zamysłu, że tam będą wpisane takie, a nie inne wątki mityczne, symboliczne, archetypiczne i tak dalej. Nie. Proces pisania u mnie zawsze wygląda w ten sposób, że przychodzą mi do głowy pewne sytuacje, które są mniej lub bardziej naturalne, wzięte z życia, wzięte z obserwacji świata. One mi się pojawiają w głowie i narzucają się jako pewne sytuacje, o których można napisać, pewne postacie i tak dalej. I one czasami przez jakiś czas nie wiem, co one znaczą. Znaczy rysują mi się pewne sytuacje, pewne anegdoty. Ja wiem, że chciałbym je włączyć do książki, czy może do przyszłej książki, czy do kolejnego opowiadania, bo skoro się przecież składa właściwie z osobnych opowiadań. I czasami nie wiem, co one znaczą. I po jakimś czasie dopiero zaczynam je rozumieć. I one się jakby wypełniają tą treścią, o której mówisz, treścią właśnie symboliczną. One nabierają głębi wtedy, tak jakby musiały we mnie dojrzeć. I one się rzeczywiście wtedy wypełniają jakąś samowiedzą. Znaczy ja je wypełniam jakąś samowiedzą. To jest ta pewnie wiedza kulturowa, którą posiadam. Prawda? Nie wiedza o świecie i o życiu i o ludziach, tylko wiedza kulturowa już. Ale ona jest zawsze wtórna. To chyba dobrze, to znaczy w tym mówię z perspektywy czytelnika, dlatego że to daje dużą naturalność tej prozie. Właśnie wydaje mi się, że to się wyłania, ta archetypiczność się wyłania, ona nie narzuca się, tylko się jakby ujawnia z perspektywy czytelnika, współgra z tym, w jaki sposób to było w procesie twórczym wprowadzone do tekstu. Więc jakby jest jakaś analogia między efektem u czytelnika, a nie do końca może zamierzonym trybem pisania. To na szczęście dla książki, to tak od siebie mogłabym powiedzieć. Chciałabym zapytać o niezwykłe postaci, które wiele różni, ale łączy przetrącenie. Bo tak nazywam, bo też jest to słowo z książki, niektórych bohaterów. Władka, który jest pierwszym bohaterem pojawiającym się w pierwszym opowiadaniu, Madzie Lipcówkę, której zakochał się, a przynajmniej w którą się zapatrzył i którą chciał bliżej poznać, bardzo jeszcze młody bohater. Bardzo elegancko to określasz. Zachęcam do lektury. Znaczy, bo tak naprawdę, to choć jest to bardzo brutalne, to jednocześnie bardzo subtelne sposób, w jaki ci dwoje, no właśnie te dwoje dzieci, no bo to były jeszcze dzieci,
jak ci dwoje nawiązali ze sobą intymny kontakt, nie wypowiadając, znaczy nie włączając się w dialog, dlatego że ta dziewczyna milczy cały czas, z kilku pewnie powodów. On próbuje obudzić ją od tej strony, od strony mowy i musi się poddać, to znaczy musi zrozumieć, że można kogoś dotknąć i można się z nim nie porozumieć mimo wszystko, bo jest dość dramatyczne, ale ta dziewczynka jest przetrącona, to znaczy jest jakoś chora, albo jakoś dziwna, albo jakoś inna i podobnie szalona trochę jest stara Siekierska i trochę dziwakiem jest też, lub tak jest postrzegany ten tytułowy chłopiec z Koruń, co jest troszeczkę może nadużyciem, ale myślę sobie, że jeżeli się komuś mówi, że jest chodzącą lewizną, próżniakiem i matołkiem, to ten ostatni epitet już świadczy o tym, że czegoś mu tam nie dostaje. Oczywiście ten bohater jest bardzo bystry i bardzo też wrażliwy, ale trochę tak jest traktowany przez swoich rodziców i dość uparcie jest tak traktowany przez swoich rodziców. Dlaczego tyle jest tych postaci, które w jakiś sposób odstają? I znów oczywiście to można odnieść do tradycji takiego jurodiwego wiejskiego, ale czy to jest specyfika środowiska, czy po prostu wartość takich osób w świecie, bo one wnoszą ze sobą jakiś inny ogląd rzeczywistości, jest tak duża, że trzeba je zauważyć i wyeksponować ich obecność? Może jeszcze inaczej? Rzeczywiście te postacie są jakąś wariacją, czy każda z nich jest wariacją na temat jurodiwego właśnie, takiego bożego, boskiego szaleńca, prawda, takiego boskiego, nadchłonionego głupka. Najbardziej chyba z Koruń, bo on jest przecież, chociaż najbardziej mówię dlatego, że on jest opowiadaczem, ale u niego to przetrącenie właśnie, ta głupkowatość chyba jest najmniej oczywista, prawda, no bo on jednak tym, jak mówi o świecie, jak myśli o świecie, jakby przeczy temu, co, jak go widzą inni, prawda. Że tak uparcie go nazywają z Koruniem, wydaje mi się jakimś nawykiem raczej, to się nieuzasadnione właściwie. No tak, te postacie, znaczy ja mam rzeczywiście, no mnie coś ciągnie do postaci tych takich przetrąconych. Mam jakąś skłonność do jakieś takie zamiłowanie do nich, fascynuje mnie na przykład Niemota. W książce, którą teraz piszę, też jest postać niemego. Bo jest jakoś tam częściowo wyjaśnione, dlaczego on nie mówi, ale nie mówi i w niemocie jest jakaś też tajemnica, jakaś głębia, prawda? Wiadomo, że milczenie w ogóle stwarza przynajmniej pozór głębi, a czasami rzeczywiście w nim tkwi głębia. Nie zawsze, ale może. Natomiast właśnie budzi irytację straszną otoczenie. Tak, oczywiście. Ale rzeczywiście wymieniłaś te postacie bardzo skrupulatnie i faktycznie ich wszystkich łączy. Teraz jak słuchałem twojego pytania, to przyszło mi też do głowy i to jest ważne w tym kontekście, że łączy je też specyficzny stosunek do języka. Znaczy oni albo w specyficzny sposób mówią, w sposób wykolejony, nieoczywisty, albo w ogóle nie mówią, ale stają się wtedy jakby, no tak brzydko żargonowo zabrzmi, ale to, wybaczycie mi państwo, polem działania języka z Korunia. Znaczy mam na myśli konkretnie Madzi Lipcówkę, która jest niema i ją próbuje jakby zrozumieć, zdefiniować, ogarnąć, tak też w pewnym sensie posiąść tak jakby myślowo z Koruń. Znaczy on próbuje ją, obrzuca ją różnymi, prawda, takimi przezwiskami, które są niektóre dziwne. Pieszczotliwe niektóre. Tak. Zasypuje ją słowami. Tak. Jemu, w obliczu jej milczenia w nim się uwalnia język, prawda? On próbuje ją nazwać jakoś. On wie, jak ona ma imię, ona ma nazwisko, ona ma przezwisko. To jest takie swoje stałe, urobione od nazwiska, Lipcówka. Ale on w pewnym momencie rzeczywiście uwalnia się w nim język. On ją próbuje na różne sposoby nazwać. A te pozostałe postaci, każdy mówi w jakiś dziwny sposób, prawda? Władek ma ten swój taki właściwie refren. Taki refren właśnie, aś chłopaków wyrosną. To jest oczywiście jakieś tam mówienie człowieka takiego, prawda, pijaczka bezzębnego, zniszczonego życiem. Kogo jeszcze tam wymieniłaś? Siekierską. Siekierska też przecież się odzywa. Skoro nie ma zacytowanych jej wypowiedzi, ale skoro mówi, że ona czasami
staruszka już pogrążona w demencji, ona też czasami zaczyna mówić, prawda, jakieś dziwne rzeczy. Rozpoznaje w skoruniu swojego syna, jakie jej się utożsamiają te dwie postaci. I przyszło mi teraz do głowy, właściwie krąży mi to tak po głowie od jakiegoś czasu, kiedy bywam pytany czasami o te sprawy, czy o zbliżone sprawy związane z koruniem. Ale to też jest rzecz, którą sobie zracjonalizowałem już po, nie zdawałem sobie sprawy z tego, pisząc tę książkę, że ta postać przetrąconego, czy przetrąconej, jest o tyle ważna, że społeczność wiejska, to właśnie chyba w kontekście społeczności wiejskiej to jest szczególnie widoczne, społeczność wiejska, czy w ogóle kultura wiejska, mentalność wiejska jest dosyć monolityczna. W sensie tradycji, kultury, w jedności pewnym zasadom, pewnym tradycjom i tak dalej. To jest rzeczywiście kulturowy monolit, przynajmniej kiedyś był, no teraz pewnie w coraz mniejszym stopniu, czy na pewno w coraz mniejszym stopniu, ale kiedyś był. Jednocześnie jest to kultura mocno poetycka, mocno literacka, prawda? Ta twórczość wiejska, która jest już w zaniku, ale twórczość ludowa, właśnie literacka, pieśni i tak dalej, gawędy wiejskie. Ale to mówienie, ale jakby głównym żywiołem wiejskim jest jednak robota, prawda? Która jest jakby takim działaniem zupełnie nieliterackim. Ona się właściwie obywa bez słów. Fach, który się wykonuje też w takim nie tylko dosłownym sensie, rękoma, prawda, w milczeniu. Najlepiej jest go wykonywać, bo nie traci się sił, prawda, więc to jest jakby życie wiejskie na takim najbardziej przyziemnym poziomie nie sprzyja mówieniu. Natomiast rodzi się w tym jednak mówienie, język, jakaś literatura, jakaś pieśniowość, literackość, ale ona rodzi się z pewnego pęknięcia. Znaczy ten, kto mówi, jakiś tam wiejski pieśniarz, wiejski gawędziarz, wiejski opowiadacz, czy wreszcie jurodiwy, głupek, który opowiada jakieś historie. Oni, ci ludzie, zawsze są pewnym pęknięciem w tym monolicie. I żeby ta twórczość, ten język się uwolnił, ta opowieść się uwolniła, musi to pęknięcie zaistnieć. Znaczy to jest jakby... Jakiś wyłom w normie, tak. Ten, kto opowiada, jest jakby trochę zawsze na zewnątrz tej monolitycznej kultury. Która właśnie, tak jak powiedziałem, nie sprzyja mówieniu, nie sprzyja próżnemu gadaniu. Obywa się bez słów. Przypominam się, jak Józef mówi o braciach skonfliktowanych. U was rozmowa to są dwie kwestie. Jeden mówi coś do drugiego, drugi odpowiada, a potem już się bijecie. Tak, a potem tak, dokładnie. On mówi coś takiego, że właśnie, że to u was się sprawa załatwia szybko. Tak, jedno, dwa słowa, potem po mordzie i po krzyku, prawda? A co jednak ma takie konsekwencje, że oni latami w ten sposób rozmawiają i latami nie mogą dojść do porozumienia. Tak, oczywiście, no bo jeśli się nie rozmawia, tylko się zaraz daje po gębie, no to oczywiście on przesadza trochę, ale dokładnie. Józef przecież też jest w pewnym sensie przetrącony. No to jest taki dawny pijaczek, prawda? Konfabulant też. Konfabulant oczywiście, ale kawał filozofa też mi przecież tkwi. To dwuznaczna postać bardzo. Tak. I to jest taka moja robocza hipoteza, którą w sobie od tam powiedzmy paru czy parunastu tygodni właściwie, od kiedy jakby... Na takich spotkaniach jak nasze jestem jakby zmuszony, ale w dobrym sensie zmuszony do zastanawiania się nad swoją książką, mówienia o niej. To od tych paru czy parunastu tygodni noszę się z taką, powiedzmy, mikrohipotezą antropologiczną właśnie, że zwłaszcza właśnie w kulturze wiejskiej to gadanie, żeby zaistniało gadanie, opowieść, pieśń właśnie, to musi zaistnieć pewne pęknięcie, pewna szczelina, pewna wyrwa. I ona ma postać właśnie człowieka, który nie przystaje, nie mieści się, nie przystaje do tej społeczności, prawda, do tej kultury. Ona jest jakby na zewnątrz, a jeżeli jest w niej środku, to w niej ten monolit pęka. I to jest skandal, trochę to jest święto. Tak, dokładnie. To jest tak jakby... No tak właśnie, to jest taka postać, która nie... I ona jest oczywiście, no jak może być oceniana taka postać? Albo... No może być doceniona, ale bywa też obśmiewana, prawda? No, czym on się zajmuje właściwie? Jest on, skoro na takim dosłownym sensie fabularnym, on nie jest opowiadaczem, prawda? On nie zapisuje tego. Znaczy nie ma mowy o tym, żeby on na przykład pisał. To on nie występuje jako zapisywacz tej powieści. On jest po prostu takim typowym narratorem. Opowiada, ale to akt jego opowiadania nie jest jakoś tam stematyzowany, że on na przykład pisze, prawda? Czy opowiada komuś, nie? On opowiada jakby w swojej głowie, ale jest opowiadaczem. I coś takiego pewnie wyczuwają w nim rodzice i ludzie z jego otoczenia, którzy uważają go po prostu za głupka i matołka. To on jakby
Matołek, bo tam pewnie sobie siedzi gdzieś nad Wisłą i coś tam myśli, coś tam rozmyśla i coś tam kombinuje, pewnie nie wiadomo co. Coś tam po próżnicy sobie tam, może gada pod nosem na przykład też, nie wiadomo. Strasznie bronią, żeby się z nim nie porozumieć. Jeżeli to jakieś rady mu dają albo czegoś zabraniają i pokrzykują, że tak porozmawiać szczerze, to rzadko im się zdarza. Tak, no ale przecież zauważmy, że jedną z głównych funkcji jakby Skorunia jest to, że on widzi w dorosłych rzeczy, których oni nie chcieliby pewnie, żeby ktoś zobaczył, a oni się odsłaniają przed nim i w rozmowach, i w czynnościach, w gestach, zachowaniach. Oni się ciągle przed nim odsłaniają. Pewnie dlatego, że go uważają za głupka i uważają, że on nic nie rozumie. A on rozumie wszystko. Nie wszystko, ale on rozumie więcej, niż im się śni. Mam podejrzenie, że tak w ogóle jest z dziećmi, czy z młodymi ludźmi. Że oni właśnie tak obserwują świat tak i dorośli doskonale to wiedzą i niezbyt dobrze to znoszą. Tak jest. A dorośli, wydaje mi się, też nie doceniają tego, jak dobrze dzieci ich potrafią rozgryźć. Znaczy to jest... To jest specyficzne, bo dzieci, wiadomo, że pewnych rzeczy nie rozumieją, bo brakuje im doświadczenia, a też doświadczenia, no tak, po prostu doświadczenia, takich czysto intelektualnych, poznawczych jakichś horyzontów. Natomiast intuicję potrafią mieć dzieci wspaniałą, jeśli chodzi o rozczytanie jakichś intencji dorosłych, prawda, ukrytych zamiarów i drugiego dna w tym, co dorośli mówią. No właśnie, to jesteśmy przy języku intuicji. To dobry moment, żeby mogła zapytać o atrybuty Boga. Zacytuję teraz fragmenty z książki z różnych miejsc. Narrator i bohater jednocześnie co jakiś czas wtrąca takie wykrzyknienia do Boga, które brzmią na przykład: Boże święty, lutowy, sierdzisty, niezdarny, wywrotny, nagły, daremny, utrapiony, mądrzycielski, oszalały. To są jak gdyby atrybuty świata, w którym ten Bóg mógłby działać, choć mam wątpliwości, czy działa. I chyba Skoruń też ma wątpliwości co do wszechmocności Boga. Czasami to są atrybuty sytuacji właściwie. Na przykład Boże deszczowy, październikowa, karo za sierpniowe grzechy. No, wspaniałe zupełnie. Właściwie świat jest tak. Październik jest karą za sierpniowe grzechy. Trzeba gdzieś w jakiejś podmokłej brei zbierać jabłka i wspominać sierpień z jakąś tęsknotą, prawda? Więc czy Bóg jest tutaj figurą języka, czy też to nazywanie Boga poprzez sytuację, w której się go przywołuje, ma pokazywać, że nie Bóg kieruje światem, tylko Bóg jest właściwie pewnym stylistycznym ozdobnikiem w nazywaniu świata. To jest wielowarstwowa jest ta kwestia, bo przede wszystkim trzeba wspomnieć, że wszystkie te takie zaklęcia, zawołania, modlitwy, trudno to jakoś zdefiniować, one pochodzą z Skorunia. Tylko on je wypowiada, prawda? To jest głos narratora. Tak, więc to jest jakby kwestia jego to właśnie on tak tego Boga widzi i sobie go urabia na różne sposoby. Na takim podstawowym poziomie można by to wyjaśnić tak, że on jest w wieku, w którym książka się zaczyna, kiedy on ma, tam chodzi do bodajże pierwszej klasy podstawówki, jak kończy się, jak on chodzi już do technikum, więc to jest powiedzmy tam jakieś 8 lat z jego życia. Ale jest to ciągle wiek, w którym w kwestiach takich powiedzmy filozoficznych, metafizycznych, religijnych, człowiek funkcjonuje jeszcze w sieci kategorii wpojonych, a przecież wpaja się w naszej kulturze dosyć, no tak dosyć ofensywnie powiedziałbym. Narzuca się razem z wychowaniem takim, prawda, religijnym. Kategorii dotyczących tego właśnie, kim jest Bóg, jak się przejawia, jak funkcjonuje w świecie, jak działa, co z tym Bogiem można zrobić, prawda, że może się pomodlić o coś, albo go przeprosić i tak dalej, wiadomo. Więc on z kolei funkcjonuje w świecie tych kategorii, znaczy nie w świecie, ale w sieci takich kategorii właśnie narzuconych przez kulturę, wychowanie, przez taką religijność, dodajmy, taką co ludową, prowincjonalną, prawda? Taką bardzo konsekwentną, bo matka jest niezwykle wierzącą i bardzo też żarliwie praktykującą osobą. Tak. I też ta religijność jest też taka dość zaborcza, bo nawet jest w stanie zapędzić, co niedziela zapędza do kościoła, zaciąga właściwie swojego męża, który jest kompletnym niedowiarkiem, prawda? Ale dla świętego spokoju idzie z nią.
Więc to jest, no tak mówię, to jest, te zaklęcia skronie biorą się trochę z tego, że on jest, ma pewne sposoby jakby widzenia Boga wpojone, prawda? Na przykład to, że, bo właśnie Boga można wykorzystać do załatwienia pewnych spraw trochę, prawda? Można się właśnie coś tam wyprosić. On w pewnym momencie nazywa Boga pozłacaną beczką do wlewania skarg na przykład, prawda? Że Bogu można się poskarżyć, nie? Beczka, bo jest taki, prawda, bardzo pojemny. Te skargi można wylewać przez całe życie do niego, ale jest też pozłacany, no bo prawda, to jest też pewne, no wiadomo. Natomiast z drugiej strony jest to też przejaw jakiejś takiej inwencji, pewnie takiej rodzącej się, wykluwającej dopiero inwencji filozoficznej, takiej może jakiejś intuicji metafizycznej z Korunia, może to się wszystko w nim tworzy dopiero. Może to się dopiero buduje jakiś swój własny stosunek do tego, jak świat jest skonstruowany. Brzmi tak, jakby Bóg był tylko w języku, tylko w tych zaklęciach, tylko w tych wypowiedziach. Właściwie nie wiadomo, czy Bóg może być w jakiś sposób interweniującą instancją, bo nie ma dowodów na tę interwencję. No, ale w tej książce jest, starałem się, żeby to było tak jak w świecie, no, przynajmniej z mojego punktu widzenia. No, to jest rzecz jakby, nie wiem, a dla ciebie ta książka jest pod względem takim filozoficznym jest jaka? Znaczy, czy jest jakiś, że tak powiem, światopogląd religijny? Jednoznacznie? Nie, nie. Tak, to jest tak ułożone, że nie może wynikać, dlatego że dwaj najważniejsi jakby przewodnicy w tej drodze do wiary lub niewiary są w konflikcie, bo ojciec i matka nie mogą się zgodzić w tej sprawie, co oznacza, że dziecko od razu jest wychowywane w duchu sceptycyzmu, no bo inaczej być nie może, skoro ma dwa sprzeczne komunikaty konsekwentne. Tak, tak, oczywiście tak jest i ja starałem się tę książkę tak napisać, żeby oczywiście tej sprawy nie rozstrzygać, bo to jest literatura, a nie wykład wiary bądź niewiary. Więc to jest w żaden sposób, starałem się przynajmniej, i żeby to było w żaden sposób nie rozstrzygnięte. To jest zresztą w mikroformie zawarte już w cytacie, który pełni funkcję motta, bo tam jest mowa o tym, że przychodzimy z ciemności, żyjemy przez chwilę w jasności, wracamy w pierwotną ciemność, prawda? Ale jest z drugiej strony, że w to pomaga wiara. Ta książka, rzeczywiście nie chciałem, żeby to rozstrzygała w jakikolwiek sposób, w którąkolwiek stronę. I rzeczywiście rodzice są takimi, no, rodzice są, to są dwa przeciwległe bieguny, które i oni toczą taką psychomachię jakby o duszę z Korunia, prawda? Tak, tylko Bóg jest, to jest matka, modli się do świętej Rity z pszczołami i ostatecznie przeżyje, mimo że ukąszona, choć jest to tak zakończona opowiadanie, że rozmawialiśmy kiedyś też o tym, że w pierwszej lekturze nie ma pewności, czy matka będzie żyła, czy straciła już oddech. Na marginesie dodam, że ten obraz, który opisuje Skorym, który wisi w kościele, jest autentyczny obraz, jest taki obraz świętej Rity w otoczeniu. W ogóle tak przedstawiano Ritę w otoczeniu pszczół, nawet nie wiem dlaczego. Kiedyś to czytałem na ten temat, ale już nie pamiętam. I rzeczywiście to przy tych pszczół nie wymyśliłem. Na tym obrazie wokół niej. Autentyczna najzupełniej jest zresztą modlitwa do Rity, która jest beznadziejnych. Tak, która jest przepisana z niewielkimi tylko zmianami. Więc tak, no a ojciec jest absolutnym sceptykiem i niedowiarkiem. Skoro jest między nimi. No i tak jak mówiłem, on dla niego rzeczywiście Bóg, religia istnieje jeszcze w języku, a jak będzie istnieć potem, to nie rozstrzygam tego, nie wiadomo, co on z tym zrobi. To on funkcjonuje, tutaj porusza się w takim mgle wiedzy jakby wpojonej, nabytej, ona jest jeszcze, z niej się jeszcze nic dla niego nie wykrystalizowało. Wszystko jest możliwe, zobaczymy, nie wiadomo, w którą stronę pójdzie. Jak mówimy o tym, co niewiadome, to porozmawiajmy o granicach poznania. Dlatego, że książka kończy się taką paradoksalnym sformułowaniem ulgi z powodu tego, że czegoś się nie da poznać i być pewnym. Niestety nie wzięłam książki do ręki, choć się przygotowałam do cytowania tego i nie odtworzę tego zdania, ale takie zdanie pada na koniec opowiadania. Narrator odczuwa paradoksalną ulgę i ta ulga towarzyszy świadomości, że czegoś nigdy nie zrozumie, że to jest trwale niezrozumiałe. Tak, znaczy tego dokładnie, tej sytuacji nie mogę dokładnie streścić i rozwinąć, bo ona jest w absolutnej kulminacji. To są dosłownie ostatnie zdania książki. Jest to sytuacja na tyle dramatyczna, że jeśli ktoś z Państwa nie czytał książki, to lepiej, żeby nie wiedział, co się tam dzieje. Ta uwaga tak bezpośrednio służy jako komentarz do pewnej sytuacji dosyć okropnej.
i dramatycznej. I on tej sytuacji nie rozumie, nie ma właściwie pojęcia na takim poziomie filozoficznym, co się stało, bo tam się dzieje coś na poziomie takim dosłownym, jest pewne dramatyczne zdarzenie, ale też wkracza coś, czego on nie rozumie. I on nie wie, skąd to coś pochodzi. Czy to była interwencja jakoś z zewnątrz, ale taka interwencja jakby palec, no Boże albo diabelski, nie wiadomo jaki, bo to właściwie te sytuacje są tak zorganizowane, że zbudowane, że właściwie nie wiadomo, czyj to jest palec. Albo czy to się zdarzyło w jego głowie, albo w ogóle się nie zdarzyło. I on tego nie rozumie i to jest dla niego tak przerażające, zwłaszcza w kontekście tej sytuacji, że on nie chce tego zrozumieć. Ale wydaje mi się, że to jest też dobre podsumowanie jego przygody poznawczej, jaką jest życie, no bo on rzeczywiście, wszystkie te opowiadania to są kolejne etapy jego jego odkrywania świata, prawda? Dość uparty w tym pytaniu i dociekaniu, tylko że styka się albo z kłamstwami, albo z przemilczeniami, albo ze sprzecznymi wieloma wersjami tych samych wydarzeń. W związku z tym bezustannie ma do czynienia z interpretacjami, a nie z faktami, co akurat jest, nie jest wielką nowością filozoficzną, ale w jego życiu jest nowością, że jemu się kumuluje taka wiedza o niemożliwości wiedzy. No to pewnie ma wymiar dla mnie osobisty, dość mocny. To nie będę tam Państwu w szczegółach opowiadał o tym, bo przecież nie jestem tutaj ważny, tylko moja książka, ale ważne jest to o tyle, że tak jak w pewnym momencie dojrzałem do napisania tej książki na wielu różnych polach, tak też dojrzałem i zarazem do napisania książki sceptycznej, w tym sensie takim poznawczym, bo ja się jakby w ogóle problematyką poznawczą od dawna zajmowałem. Napisałem kiedyś książkę o twórczości Stanisława Lema, która i o poznaniu u Lema. I to było zupełnie skrajnie odmienne podejście, bo Lem był sceptykiem, racjonalistą. I to była pisanie książki o poznaniu u Lema też było dla mnie przygodą poznawczą. Przygoda, zgłębianie tego, jak wielki pisarz, wielki umysł, wielki filozof poznawał świat i jak opisywał możliwości poznawcze człowieka. Ale po latach, właściwie oddaliwszy się od takich czysto filozoficznych zagadnień, na takim moim własnym poletku takiej mojej własnej przygody poznawczej ze światem, odkryłem, że świat jest właściwie nie, i człowiek jest właściwie niepoznawalny. Znaczy, że w świecie i w człowieku jest taka ciemna głębia, której się po prostu jakby zgruntować, przeniknąć nie da. I wydaje mi się, że zaraziłem mojego Skorunia, co jest trochę może smutne, bo on przecież jest małym chłopcem jeszcze. A wydaje mi się, że trochę go zaraziłem tym, znaczy, że chyba go za wcześnie może wyposażyłem w ten poznawczy sceptycyzm i kazałem mu się rzeczywiście zderzać właściwie na każdym kroku z taką niepoznawalnością świata, że on często świat widzi jakby przez taką, dociera do jakiejś takiej brudnej szyby, prawda, że widzi, że właściwie już nie przejrzy dalej, bo nie można. No tak jak w Braciach, kiedy on najpierw słyszy opowieść Józefa o pewnej historii dosyć tajemniczej, wysadzenia wału podczas powodzi. A potem się okazuje, że to właściwie funkcjonuje zupełnie inna wersja tej historii. I on się próbuje dopytać, jak to jest. I okazuje się, że nie ma sposobu, bo są dwie osoby, dwie różne wersje. I on, tak jak w filmie Rashomon Kurosawy, że po prostu jest kilka wersji tej samej historii. Nie ma znaczenia, jaka była prawda właściwie, skoro prawdy nie da się zgłębić. Faktów nie ma. Faktów nie ma, są opowieści. On może się tylko do tych opowieści ustosunkować. Jest w tym kawał mojego własnego jakiegoś takiego, nie wiem, sceptycyzmu poznawczego, powiedziałbym. W tym mocnym zakończeniu, ideologicznie mocnym, czy poznawczo mocnym, uznanie tej niepoznawalności jest ostatecznym takim gestem wewnętrznym ulgi. Tak, bo rzeczywistość, tak, bo Skoruń dostrzega, co jest może związane z dramatyzmem tej sytuacji, o której mowa, a właściwie nie mowa, bo tak klucze wokół niej, no ale nie chcę zdradzać. A też może z jego wiekiem, a też może jest to tak zupełnie ogólnie rzecz biorąc, być może całej prawdy
Znaczy to w ogóle abstrakcyjnie brzmi, cóż to jest cała prawda. Nie ma czegoś jak cała prawda. Ale prawdę o człowieku rzeczywiście czasem lepiej jest nie znać. Jest takie opowiadanie Edgara Allana Poe, pisarza, którego bardzo lubię i cenię. Jest takie opowiadanie Człowiek tłumu, jedno z najwspanialszych jego opowiadań, którym jest narrator ugania się po mieście z takim tajemniczym starcem, który krąży po mieście właściwie bez ustanku, właściwie chodzi. I on, bohater, narrator dochodzi do wniosku, że ten człowiek skrywa w sobie jakąś, że to tak zastanawia się, kim on jest, czy jest geniuszem jakiejś strasznej zbrodni, czy jest w każdym razie w tym człowieku jakaś tajemnica, a jednocześnie on przeczuwa, że jest to straszna tajemnica. On stwierdza, że dobrze, że w duszy ludzkiej są zamknięte tajemnice i że dusza ludzkiej jest jak księga, o której ktoś po niemiecku napisał, że nie pamiętam, jak to po niemiecku brzmiało, ale że ta księga nie daje się przeczytać, prawda? Nie daje się, w sensie, no, niemożliwe jest przeczytanie jej i może dobrze, że nie jest możliwe przeczytanie jej, prawda? Tym bardziej, że ostatnie opowiadanie dotyczy matki, a matkę się nosi w brzuchu. Tak, no właśnie. No, tak, no właśnie, to jest też ten sekret relacji z rodzicami, taki zupełnie też tajemniczy i też taki, mający taką dziwną metafizykę w sobie, prawda, że to, co nas łączy z rodzicami, że jesteśmy jakby z nich, a zarazem jesteśmy jakby poza nimi. Że ojciec ta, jakaś taka, który jest dla Skorunia i dla mnie też takim chyba wielką metaforą tajemnicy świata. Jest jakby, ojciec jakby bardziej zewnętrzny, może dlatego jest... W głowie, tak jak tam jest ta prawda wypowiedziana przez starca, czyli jest próba zrozumienia intelektualnego ojca, a matkę rozumie się inaczej. Tak, no bo matkę, no oczywiście, no bo w największej potrzebie takiej emocjonalnej, gdzie pójdziemy do matki, prawda, nie do ojca. Proszę Państwa, mam nadzieję, że mają Państwo ochotę zadać pytania jeszcze od siebie i teraz nadszedł taki moment. Ja zapraszam do tego pytania. Można wybrać pytanie, które tutaj zabrzmi wobec wszystkich. Można też zwyczajnie przysiąść się, porozmawiać. Zachęcam. Jeżeli woleli Państwo indywidualnie rozmawiać, ja z mojej strony bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie za bardzo wnikliwe i głębokie pytanie, głębokie odczytanie tej książki. Jestem zachwycony. Dziękuję. Ja już zostawiam autora gościom. Proszę. To jest jedna z tych tajemniczych kwestii, tajemniczych spraw, których też nie rozumiałem, pisząc tę książkę i dobudowałem sobie odpowiedź później. I to świadczy o tym, to rzeczywiście jest jeden z przykładów tego, jak przebiega pisanie, przynajmniej dla mnie, że wymyślam pewne sytuacje, nawet nie to, że wymyślam, pewne sytuacje, pewne rozwiązania mi się narzucają same, ja nie wiem, co one znaczą, nie wiem, dlaczego tak to wygląda. Dlatego znam odpowiedź na to pytanie, ale to jest odpowiedź, której nie chcę jakby narzucać, bo ona jest jakby dobudowana do mnie jakby po fakcie, znaczy przeze mnie po fakcie tej książki. Bo proszę zauważyć, że nie ma też, nie wiadomo też, jak się nazywają ci ludzie, znaczy rodzina, nie ma też nazwy, nie pada też nazwa wioski. Chociaż wszystkie wioski naokoło i miasta jest nazwane, wioska nie. Szczerze powiem, że nie wiem, dlaczego tak zrobiłem, pisząc tę książkę, ale wymyśliłem sobie, że może to być stąd, że może to wskazywać na bardzo głębokie poczucie tożsamości, jaką ma Skoruń z tym, gdzie się wychował, w sensie przestrzennym i takim rodzinnym. Znaczy, że to nazwisko rodziny, nazwa wioski jest właściwie niepotrzebna, bo to jest coś tak... absolutnie głęboko tkwiącego w nim, że właściwie nazwa jest niepotrzebna, bo to jest tak, jakby ktoś, nie wiem, zapytał Skórnia, skąd ty jesteś? I on by powiedział, stąd. No stąd jestem po prostu. A twoi rodzice, to kim są twoje rodzice? I on by wtedy nie powiedział nazwiska, tylko powiedział, o tam są, tam na podwórku. Nie musi mówić właściwie. Tak. I podobnie jakby ktoś go zapytał, jak masz na imię, No oczywiście, no, na takie pytanie każdy by odpowiedział, ale jemu się chyba ten skorun, ta skoruniowość jego tak silnie... Nawet nie chodzi o to, że ona mu jest jakoś tam wmówiona, bo na niego wszyscy mówią te skorunio, co jest w pewnym sensie wyzwiskiem. Ale sens też tego jest też taki, jak mi się wydaje, że ta skoruniowość jest jakby ważniejsza niż imię, że jakby imię jest czymś nadanym, nie decydującym o tożsamości, czymś takim zewnętrznym, jest jakaś etykieta.
A u niego chyba jest najważniejsze to, że jest skoruniem po prostu. Nawet nie, jest i nie jest, no bo on jest dla innych skoruniem. On tak, no, według tej definicji skorunia to właściwie nim nie jest, prawda? Bo on i robi w tym polu i nie jest jakimś takim, no nie, no łobuzuje czasem rzeczywiście. Zdarzały mu się paskudne rzeczy. Ma na sumieniu trochę. Ale jest też takim głęboko wrażliwym chłopakiem i nie wiem, czy jest takim skoruniem z definicji. Więc nie wiem, może ta skoruniowość jest jego bardziej głębiej określa niż imię, prawda? No rodzice mają imiona, ale to jednak musieli mieć. Znaczy nie, właściwie dałoby się to zrobić bez imion, ale no Rita na przykład mi się przydała jednak. To już nie pamiętam, jak to było właśnie z Ritą. Czy najpierw myślałem, że to będzie Rita, a później odkryłem, kim była święta Rita, czy odwrotnie. Już nie pamiętam. Chyba najpierw odkryłem. Może obraz był najpierw. Z tym obrazem i z tą modlitwą to było tak, że ja wszedłem, żeby zwiedzić kościół w Klimontowie. To jest taka wioska czy miasteczko, już nie pamiętam. Niedaleko Sandomierza. Stary, piękny kościół. I tam znalazłem broszurkę poświęconą Ricie. Bo nie wiem, czy tam... Nie, chyba nie było ołtarza, ale była broszurka. I tam zobaczyłem ten obraz i tę modlitwę. Ale chyba już wtedy wiedziałem, że ta matka, że to będzie pasowało do matki. Także to było takie odkrycie, że tak jakby to zostało mi jakoś podsunięte w tajemniczy sposób. Nie chcę dobudowywać jakiejś metafizyki do tego procesu twórczego, ale... Po co nabierze mnie z kult świętej Rity, bo moja przyjaciółka z Zawichosta mówiła mi o tym. A no to pięknie, to nawet o tym nie wiedziałem. Chociaż to jest w ogóle święta dosyć chyba nietypowa, bo znaczy nie mało znana chyba raczej u nas, bo to tam... Zdaje się, we Włoszech to chyba jest. W Krakowie jest spory kult świętej Rity. Ktoś z Państwa? Ja podam mikrofon. Proszę się nie bać, ja wszystko szczerze powiem. To ja się usunę, dziękując raz jeszcze i zapraszam Państwa do indywidualnej rozmowy. Myślę, że jest taka potrzeba.